trening mózgu jest tak samo ważny jak ten dla samego ciała. Dlaczego? Ludzka pamięć zachowuje się podobnie jak mięśnie. Jeśli nie poddajemy jej systematycznemu wysiłkowi, lecz używamy starych, rozmaitych podpórek, szybko słabnie zaczyna odmawiać posłuszeństwa. Systematyczny trening pozwoli utrzymać ją w znakomitej kondycji. Skoncentruj się. W zapamiętywaniu ważnych informacji najbardziej przeszkadza nam rozpraszanie uwagi. Dzieje się tak, gdy wiele rzeczy usiłujemy robić jednocześnie. To jedynie pozorna oszczędność czasu, w rzeczywistości czynności te wykonane jedna po drugiej trwają krócej i towarzyszy im znacznie mniej błędów. Zapamiętywanie to proces, który wymaga spokoju. Zastanówmy się, jakie przeszkody zewnętrzne uniemożliwiają nam jego osiągnięcie i spróbujmy je wyeliminować. Ustalmy sobie na przykład częstotliwość zaglądania do poczty internetowej, pory odpowiadania na zbyt pilne telefony, zaplanujmy krótkie przerwy w pracy. W czasie wolnym, kiedy czytamy książkę, nie oglądajmy też telewizji, a robiąc kolację, nie rozmawiajmy przez telefon. Wszystko to osłabia umiejętność skupiania uwagi. Odpręż się. Aby nasz mózg mógł na trwale zapamiętywać informacje, a potem odtwarzać je w zadanej chwili, potrzebujemy umiejętności zrelaksowania się. Wiem, że kiedy w zdenerwowaniu i pod silną presją usiłujemy sobie coś przypomnieć, zwykle nic z tego nie wychodzi. Po pewnym czasie zaś, gdy jesteśmy spokojni, informacja wraca jak na zawołanie. W nauce relaksu przydatne są techniki medytacyjne, a także regularny odpoczynek. Warto też mieć w pamięci sytuacje, gdy czuliśmy się błogo, na przykład leżąc na plaży i słuchając szumu fal. I niczym film odtwarzać ów obraz, kiedy musimy szybko przywołać jakąś informację. Ćwiczenie pierwsze. Policz wszystkie prostokąty. Masz na to 30 sekund. Czas start. Ćwiczenie drugie. Popatrz przez 30 sekund na obrazek i spróbuj go przerysować. Ćwiczenie trzecie. Z podanych poniżej liter, które są rozsypane, ułóż nazwy zawodów. Dla przykładu, pierwszy wyraz masz już ułożony. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku treningu pamięci. W przyszłym tygodniu dowiesz się, co przydaje się i jakie czynniki ułatwiają zapamiętywanie.